Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach uczestniczymy w sesji Rady Powiatu, świętujemy okrągłą rocznicę chóru Pueri Cantores, a na koniec zapraszamy na imprezę motocyklową. Kolejna sesja Rady Powiatu za nami. Tym razem rajcy powiatowi poświęcili ją na rozmowę o sytuacji na wsi w powiecie płockim. Sytuacja rolników powiatu płockiego to najdłużej omawiany punkt wrześniowej sesji Rady Powiatu. Radni przypomnieli, że sytuacja na wsi jest bardzo skomplikowana przez długotrwałą suszę oraz zagrożenie wirusem ASF. W dodatku całkowicie zablokowany został skup spadów jabłek, stąd apel do polityków, by zajęli się problemem rolników i sadowników. Jak przekonywał Lech Dąbrowski, przewodniczący Rady, to czas, w którym trzeba pomóc, a nie licytować się o to, kto bardziej zaszkodził polskiemu rolnictwu. Chór Pueri et Puele Cantores Plosenses świętował 20-lecie istnienia. To bardzo ważna chwila dla założycieli, czyli państwa bramskich. To już 20 lat. Chór Pueri et Puele Cantores Plosenses hucznie świętował swoje urodziny. Wyjątkowym koncertem w płockiej katedrze oraz meczem. Byli jubilaci, soliści oraz wychowankowie chóru, byli też specjalni goście, w tym chór z Kijowa. Jak się okazuje, sportowe emocje towarzyszą płockiemu chórowi od lat. To nie pierwszy raz. Mecze nasz chór rozgrywa praktycznie na każdym wyjeździe od kilku lat już i ćwiczy też, żeby te mecze dobrze rozgrywać, bo sami wiedzą, żeby dobrze śpiewać trzeba ćwiczyć, żeby dobrze grać także trzeba ćwiczyć. W każdym razie wczoraj był piękny koncert w katedrze chóru ukraińskiego i pokazali też wielką i jakość artystyczną wczoraj śpiewając. A dziś, jutro będziemy mieli chór z Płocka. 20-lecie obchodzi nasz chór. Czyli dosłownie między tymi wydarzeniami mamy też to, co się nazywa rozrywką. Przy tej okazji nie zabrakło miłych słów i życzeń. Cieszę się, że chórzyści z Pueri et Puele Cantores przy takiej opiece państwa bramskich mogą rok w rok dawać tyle radości mieszkańcom Płocka, a także być naszymi ambasadorami na całym świecie. My też życzymy co najmniej kolejnych 20 lat. Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Nie inaczej jest z sezonem motocyklowym, który wielkimi krokami zbliża się do końca. Ten odbędzie się z hukiem 22 września. Zbliża się jesień, a to oznacza dwie rzeczy. Krótszy dzień oraz mniej motocykli na drogach. Zbliża się koniec sezonu dla fanów jednośladów, który zaplanowano na najbliższą sobotę. W sobotę robimy spotkanie motocyklowe po raz siódmy, na które serdecznie zapraszamy. Na Stary Rynek od godziny 12 zacznie się mszą świętą do 12.45, później parada motocyklowa i przygotowaliśmy wiele atrakcji, zespół Antyradio Cover Band, więc naprawdę warto być, warto zobaczyć. Tradycyjnym elementem tej cyklicznej imprezy jest parada motocykli. Wyjeżdżamy ze Starego Rynku, jedziemy przez Kazimierza Wielkiego, później główną ulicą Płocka. Dojeżdżamy do Nowego Mostu, nowym mostem jedziemy po drugiej stronie Wisły, wracamy starym i ze Starego Mostu mostówką wjeżdżamy na Stary Rynek ponownie. My zatem zapraszamy wszystkich do uczestnictwa i to nie tylko motocyklistów. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny serwis informacyjny.